będzie przed waszym nosem, będą wam pokazywać palcem, masz to wypełnić dzisiaj, bo stąd nie wyjdziesz, człowieku. I będą kombinować w różny sposób, psychologicznie cię podchodzić, by w tobie wytworzyć lęk. Dlatego mówiłem, lęk nie jest sprawą wewnętrzną, lęk jest sprawą zewnętrzną. Jeżeli ty pozwolisz światu zewnętrznemu wyzwolić lęk w tobie, w tym momencie będziesz już na sznurku, na smyczy systemu. Nie pozwól, aby to, co jest dookoła ciebie, wywołało lęk w tobie. Bo większy jest ten, który jest w tobie, niż ten, który jest na świecie. Większy jest ten, który jest w tobie, który daje ci pokój, niż ten, który jest na świecie i pobudza w ludziach lęk. No tak powiedziałem, lęk nie jest z zewnątrz. Lęk jest w tobie, ale to, co jest z zewnątrz, może wywołać lęk. Strach ma duże oczy, jak to mówią. Ma tylko duże oczy, a nie jest taki straszny. Więc jeżeli pójdziesz, siądziesz, nic nie wypełniasz, nic, niczego nie podpisujesz, nawet ustnie nie składasz żadnych deklaracji. Nawet ustnie nie składasz żadnych deklaracji. Będą cię trzymać, będą cię manipulować, będą próbowali cię straszyć swoimi bezczelnymi gębami, spojrzą na ciebie i masz to wypełnić, bo stąd nie wyjdziesz. Albo tak cię, po prostu doprawimy, że no różne tam rzeczy będą gadać ci na ucho. Po prostu to zlekceważ, totalnie zlekceważ. Bo oni mają za zadanie, by cię po prostu posłać do okopów, a później, żebyś wrócił w plastikowym worku. To jest ich zadanie. A jeśli ty się nie dasz zwieść, nie dasz się przekręcić, nic nie mogą zrobić. Mogą cię tylko straszyć. Tak straszyli z maskami, tak straszyli ze szczepionkami, tak straszyli ze spisem powszechnym, tak straszyli i straszą nadal. Religie też wszystkie straszą. Nic strachem nie zrobią, jeżeli ty masz w sobie pokój Chrystusa. Mogą się straszyć. A ty nie musisz być im posłuszny. Bo z jakiej bagi? Rzuci ci jakieś aplikacje przed nos i powie wypełnij. A ty nie jesteś żołnierzem. Nie musisz wypełniać rozkazów tego oficera, który ci rzuci po prostu przed nos papier. Ty nie jesteś żołnierzem. Ty możesz powiedzieć, a co to, rozkaz? On powie tak, no ale ja nie jestem żołnierzem, więc nie będę wypełniał twoich rozkazów. To możesz mówić swoim tam szeregowym. Mi nie musisz tego mówić, bo ja nie jestem żołnierzem. Ja jestem wolnym człowiekiem. Jestem cywilem. Wypełnisz tę aplikację, bo ci zdzielę. Możesz mnie zdzielić. Podam cię do sądu. Nie wypełnię tej aplikacji. Niech się wypełniają ci, którzy chcą. Niech się wypełniają ci, którzy są poddani manipulacji twojego strachu. Chłopie, nie na barana trafiłeś. Jestem wolnym człowiekiem. I będę robił to, co ja chcę. A że ty mi teraz mówisz, że mam wypełnić tę aplikację, sam sobie ją wypełnię. Tak ci zależy na wypełnieniu tej aplikacji? Sam sobie ją wypełnię. Ja nie będę jej wypełniał. Masz ją wypełnić, z artykułu tego i tego i tego. Weź, proszę cię. Która to jest godzina? Za 10 minut wychodzę. Nie wyjdzie stąd! Wyjdę. Za 10 minut wychodzę. Już cię informuję, że za 10 minut. Zatrzymasz mnie? Co mi zrobisz? Masz jakąś siłę prawną, że możesz mnie zatrzymać? Powstrzymać mnie? Nie jestem twoim żołnierzem. Nauczyłeś się, że wszystkim możesz rozkazywać i wszyscy cię słuchają? Ja jestem cywilem, nie możesz mi rozkazywać. I tyle. Co ci może zrobić? Zatrzymać cię? Nawet nie mają aresztów, żeby tam cię zatrzymać w tych punktach WKU. Puszczą cię do domu, pojedziesz się do domu i będziesz po prostu leżał sobie tam, gdzie leżałeś wcześniej i odpoczywał. A niech się boją ci, którzy podpisali. Niech się boją ci, którzy wypełnili papiery. Czyli niech się boją. Później ci wyślą następne zaproszenie. Zrobisz to samo. Nie mają żadnej podstawy w tym momencie, jeżeli nie wypełnisz tych papierów, nie mają żadnej podstawy, by gdziekolwiek cię wysłać, by gdziekolwiek cię posłać. Nie mają. Bo niczego nie składałeś, żadnej deklaracji nie podpisywałeś, żadnej aplikacji nie podpisałeś. Nic. Więc na jakiej podstawie mogą ci gdziekolwiek wysłać? A tamci dali aplikację, mają nazwiska, mają adresy, wszystko mają spisane, mają cały plik aplikacji tych, którzy podpisali i do nich będą wysyłać. A twoje jest pusta, więc co mogą zrobić? Papier przyjmie wszystko. Jeżeli coś będzie na papierze, już jesteś załatwiony. Sam siebie załatwiłeś. Więc tylko w ten sposób możecie się chronić i obronić. Jeżeli chodzi o pójście w kamasze i pójście do okopu i pójście w końcu ostatecznie do czarnego wora.
Ale powiem tak, teraz z perspektywy ducha, jeżeli nie jesteś poddany Bogu, jeżeli nie jesteś poddany Chrystusowi, jeżeli nie jesteś poddany Jego Słowu, Słowu Bożemu, Biblii, Pismu Świętemu, jeżeli nie czytasz Nowego Testamentu, nie napełniasz się nim, nie poznajesz Boga, nie poznajesz Chrystusa, który jest twoim ratunkiem, to i tak prędzej czy później skończysz jak pokarm dla psów, jak pokarm dla robali. Powiem wam tak. Jeżeli, spójrz mi prosto w oczy, jeżeli Bóg cię nie chroni, to nic i nikt cię nie chroni. Jeszcze raz ci powiem. Jeśli Bóg cię nie chroni, to nic i nikt cię nie chroni. Jeżeli Bóg cię nie chroni, nie masz żadnej ochrony, nie masz żadnej ochrony. Ale jeśli Bóg cię chroni, dlatego że mu poddałeś swoje życie, oddałeś mu swoje życie, pamiętaj, że nic ci się nie stanie. Nic ci nie stanie. Dlatego że nasze życie, kiedy my oddajemy je Bogu, On staje się naszą tarczą, On staje się naszą ochroną, On staje się naszym warownym grodem. On jest tym, który nas chroni, osłania. Mocą swoją, tą samą mocą, którą stworzył wszystko, mocą swego słowa. Więc jeszcze raz powtórzę, jeśli Bóg cię nie chroni, bo nie poddałeś się Jemu w ochronę, nikt cię nie ochroni, nikt cię nie osłoni. Powiem tak, jeżeli ty nie oddasz swojego życia Bogu, jeśli ty nie oddasz swojego życia Jezusowi Chrystusowi, także Bóg to jest Jezus Chrystus, a nie dwóch. Jest puste, Andrzejku, dobrze mówisz, ale... To miejsce, które jest puste, wypełni szatan. Ale Chrystus krzesza teraz ciebie, Mateusz 10:8. Jeżeli czegoś nie oddasz Bogu, zostawiasz szczelinę dla szatana. Mateusz 10:8, słyszałem Andrzeja Kwaśniewskiego, który no dobrze mówi, ostrzega tych ludzi, co na wojnę by chcieli iść. Pod presją tutaj chorych. Mariusz, słyszałem Andrzeja Kwaśniewskiego, bo Chrystus jest Bogiem, Ojcem, Królem, Nauczycielem dla nas, dla Adama. Taka jest puenta. I to jest to pierwsze zmartwychwstanie. I to się już dzieje. Szatan związany, osądzony jest i teraz albo żyjemy w prawdzie jako aniołki i rodziny królewskie. Albo tutaj. To jest życie, śmierć, owce, kozły i tak dalej. Także...